Jesteśmy przed pomnikiem Wojciecha Korfantego. Osoby, która nie jest popularna przy okazji wszelkich rozmów i odniesień do odzyskania niepodległości w 1918 roku. A jest to postać szczególna w wielu wymiarach. Raz dlatego, że stał na czele nowej formacji politycznej chrześcijańskiej demokracji, która po już wybuchu, po zakończeniu I wojny światowej odgrywała dużą rolę i do tej pory odgrywa dużą rolę w systemie politycznym państw europejskich. Po drugie, to syn śląskiej ziemi. Wszystko, co najlepsze ze śląskości i polskości w nim się skupiło i jego wielka praca w przeciągu kilkudziesięciu lat dla Polski zaowocowała pięknym bardzo owocem, jakim był polski Śląsk, który w dużej mierze, dużą terytorium odzyskaliśmy w 1920-21 roku. Z tego miejsca pragniemy jeszcze pozdrowić ojca Gerarda Filaka, nestora duszpasterstwa Polaków w Norwegii. Ojcze Gerardzie, zawsze odnosiłeś się z wielkim szacunkiem i atencją do osoby Wojciecha Korfantego. Tak jak on, ojcze, ty jesteś też synem śląskiej ziemi. Wszystko, co najlepsze z polskości i śląskości, można powiedzieć, że wchłonąłeś i w tej chwili hojnie obdarowujesz wszystkich, których spotykasz na swojej drodze, tymi fantastycznymi cechami, jaką jest polskość i śląskość. Pozdrawiamy ciebie serdecznie spod świeżo odsłoniętego pomnika Wojciecha Korfantego, wielkiego syna Śląska, wielkiego Polaka.